Cynk to pierwiastek życia, gdyż reguluje wiele procesów fizjologicznych w naszym ciele. Niektórzy naukowcy uważają, że spośród wszystkich metali śladowych niezbędnych dla człowieka, tylko żelazo ma większe znaczenie od cynku. Dlatego też uważam, że warto nabyć o nim pełną wiedzę. Zacznę od efektów zdrowotnych, jakie można osiągnąć dostarczając odpowiednie ilości cynku. Otóż przede wszystkim jest on zbawienny dla osób z cukrzycą. A to dlatego, że pomaga uregulować glikemię, czyli pomaga utrzymywać prawidłowe stężenie glukozy we krwi. Dzieje się tak dlatego, że hamuje on wchłanianie i produkcję glukozy w organizmie, jak również w pewnym stopniu naśladuje insulinę, ponieważ zwiększa wchłanianie glukozy z krwi do komórek. W najnowszej pracy z 2023 roku badacze udowodnili, że dostarczanie wysokich ilości cynku przez osoby z cukrzycą pozwala obniżyć poziom cukru we krwi nawet aż o 23 mg na decylitr, co oznacza bardzo wysoką skuteczność działania. Dlatego też jeśli zmagają się Państwo z cukrzycą lub insulinoopornością, to cynk jest jednym z najbardziej kluczowych składników, który pomoże przywrócić zdrowie. Praktyczną informacją jest to, że badacze wykazali, że dobry efekt w obniżaniu stężenia glukozy we krwi można osiągnąć przyjmując jednocześnie cynk i magnez. Dlatego też jeśli mają Państwo podwyższony poziom cukru, to warto wypróbować na sobie połączenie tych dwóch pierwiastków. Przejdźmy teraz krok dalej. Cynk uważam za jeden z najważniejszych składników wspomagających pracę układu odpornościowego. Jest to związane m.in. z tym, że wpływa on na aktywność tymuliny, czyli hormonu uwalnianego przez grasicę, który pobudza aktywność komórek odpornościowych, takich jak limfocyty T i komórki NK, nazywane naturalnymi zabójcami. Obszerna praca naukowa z 2021 roku pokazała wprost, że odpowiednie wysycenie ciała cynkiem pomaga ustrzec nas przed infekcjami dróg oddechowych, zaś jeśli już dojdzie do zakażenia, to dostarczanie cynku pozwala skrócić czas trwania infekcji i objawów jej towarzyszących. W przypadku cynku mam dla Państwa dwie praktyczne porady. Pierwsza to to, że jeśli dopadła Państwa infekcja, to na samym jej początku warto włączyć wysokie dawki cynku. Mam tu na myśli około 50 mg na dobę, a nawet nieco więcej. Przy czym taką ilość stosujemy nie dłużej niż 7 do 14 dni i łączną dawkę cynku trzeba podzielić na około 5 mniejszych porcji w ciągu dnia i podawać je mniej więcej co 2 godziny. Trzeba mieć jednak świadomość, że tak wysokie ilości cynku mogą skutkować chwilowym pojawieniem się pewnych działań niepożądanych, takich jak dolegliwości żołądkowo-jelitowe czy metaliczny posmak w ustach. Druga praktyczna porada polega na tym, że jeśli mają Państwo osłabioną odporność, to warto połączyć cynk z witaminą A. Te dwa składniki wzmacniają pracę układu immunologicznego, a dodatkowo wzajemnie zwiększają swoją skuteczność działania. Przeprowadzone badania pokazały, że cynk w połączeniu z witaminą A zmniejsza zachorowalność na infekcje górnych dróg oddechowych. Gdy mowa o wzmocnieniu odporności, to od razu też powiem, że w innym badaniu jego autorzy zauważyli, że z kolei połączenie cynku z witaminą C przyspiesza powrót do zdrowia osób zmagających się z przeziębieniem. Jak się okazuje, cynk jest również zaangażowany w metabolizm hormonów tarczycy. Mam tu na myśli to, że pobudza ich produkcję. Z tego faktu mogą skorzystać przede wszystkim osoby zmagające się z niedoborem hormonów tarczycy, czyli z niedoczynnością tego gruczołu. Na potrzeby przygotowania dzisiejszego filmu dotarłem do publikacji naukowej z 2021 roku, która udowodniła, że w podniesieniu stężenia jednego z hormonów tarczycy, a konkretnie wolnej tyroksyny zapisywanej w skrócie jako FT4, pomocne jest połączenie cynku z witaminą A i magnezem. Z kolei w pracy opublikowanej kilka lat wcześniej jej autorzy zauważyli, że podobny korzystny efekt można osiągnąć stosując jednocześnie cynk wraz z selenem. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Inną ważną funkcją cynku jest to, że wpływa on na działanie witaminy D w naszym organizmie. Mówiąc bardziej precyzyjnie, cynk jest niezbędny, aby witamina D wykazywała swoją aktywność biologiczną. Oznacza to, że niedobór cynku może sprawić, że witamina D krążąca w organizmie będzie mniej skuteczna. Mało tego, w badaniu z 2021 roku możemy przeczytać, że suplementacja cynkiem sprzyja podniesieniu stężenia witaminy D. Od razu też dodam, że to nie jest tylko tak, że to wyłącznie witamina D czerpie korzyści ze stosowania cynku. Należy bowiem wiedzieć, że z kolei witamina D nasila wchłanianie cynku z przewodu pokarmowego. To tylko dowodzi temu, że jeśli zależy nam na wysokiej skuteczności działania cynku i witaminy D, to warto połączyć ze sobą te dwa składniki. Cynk to również pierwiastek, który reguluje nasz nastrój i stan psychiczny. Wynika to m.in. z tego, że nasila on neurogenezę, czyli tworzenie się nowych neuronów w układzie nerwowym, jak również zwiększa on plastyczność neuronalną, czyli sprawia, że pomiędzy komórkami nerwowymi tworzą się nowe połączenia, co usprawnia ich działanie. Do tego za sprawą swoich właściwości przeciwzapalnych i przeciwutleniających cynk działa ochronnie na układ nerwowy. A to wszystko przekłada się na konkretny efekt kliniczny. Analiza 5 badań z 2021 roku pokazała, że połączenie leków przeciwdepresyjnych z cynkiem istotnie łagodzi objawy depresji u osób zmagających się z tą chorobą. Z tego też względu, jeśli ktoś z Państwa ma w rodzinie lub wśród swoich znajomych osoby, które leczą depresję, to warto zasugerować im, aby dodatkowo przyjmowali oni cynk. Jeśli chodzi o korzyści zdrowotne związane z dostarczaniem cynku, to nie sposób nie powiedzieć również o tym, że jest to pierwiastek o pozytywnym wpływie na nasze oczy. Jego duże ilości są skoncentrowane w siatkówce i naczyniówce oka, wobec których działa ochronnie, w tym zapobiega niekorzystnym zmianom spowodowanym promieniowaniem UV. Przeprowadzone badania pokazują, że dostarczanie cynku może spowolnić rozwój chorób oczu, w tym przede wszystkim zwyrodnienia plamki żółtej, które objawia się osłabioną ostrością wzroku i pogorszonym widzeniem w nocy. Co więcej, jak dowodzi literatura fachowa, aby odnieść jeszcze lepsze korzyści w kontekście poprawy wzroku i ogólnie ochrony oczu, dobrze jest połączyć cynk z takimi składnikami jak witamina C, witamina E oraz beta-karoten. Zagłębiając się w literaturę naukową, można też dojść do wniosku, że cynk jest sprzymierzeńcem naszego układu krążenia. W jednej z prac z 2023 roku, na którą już się dzisiaj powoływałem, jej autorzy zauważyli, że cynk poprawia kilka ważnych parametrów. Przede wszystkim badacze dowiedli, że jest on skuteczny w obniżaniu stężenia trójglicerydów. Mam tu na myśli ich redukcję na poziomie niemal 20 mg na decylitr. Do tego stosowanie cynku sprzyja redukcji poziomu VLDL, czyli lipoprotein o bardzo niskiej gęstości, czyli cząsteczek, które biorą udział w powstawaniu blaszki miażdżycowej. Mało tego, cynk wykazuje pewne działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi. U osób z chorobami metabolicznymi pozwala on zredukować skurczowe ciśnienie tętnicze średnio o 3,5 mm supertęci. Jednocześnie też dodam, że najnowsze wyniki badań z 2023 roku dowodzą, że osoby, które spożywają wysokie ilości cynku, rzadziej umierają przedwcześnie z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego też, jeśli mają Państwo problemy z układem krążenia, to zadbanie o odpowiednie wysycenie ciała cynkiem można potraktować jako jeden z elementów dietoterapii. Kolejną korzyścią związaną z dostarczaniem odpowiednich ilości cynku jest poprawa płodności u mężczyzn. Naukowcy uważają, że niedobór cynku zaburza spermatogenezę, czyli powstawanie i dojrzewanie plemników. Do tego brak cynku może sprzyjać obniżeniu stężenia testosteronu. I to co ważne, to to, że w jednym z opracowań naukowych eksperci wykazali, że stosowanie cynku zwiększa jakość nasienia u niepłodnych mężczyzn. Tu z kolei praktyczną informacją jest to, że jeszcze lepszy efekt można odnieść stosując cynk w połączeniu z folianami, czyli witaminą B9. Przeprowadzone badania pokazały, że takie połączenie wpływa pozytywnie na liczebność plemników, jak również na ich budowę anatomiczną. Stąd jeśli ktoś z Państwa doświadcza obniżonej płodności, to warto wziąć pod uwagę włączenie do diety produktów bogatych zarówno w cynk, jak i w foliany, lub ewentualnie można rozważyć sięgnięcie po preparaty z tymi dwoma składnikami. Spodziewam się, że dla niektórych z Państwa pewnym zaskoczeniem może być fakt, że cynk wspomaga również nasz sen. Dla przykładu przeprowadzone badanie z udziałem pielęgniarek pokazało, że stosowanie wysokich ilości cynku spowodowało zwiększenie jakości snu, jak również skróciło czas niezbędny do zaśnięcia, czyli innymi słowy, właściwe wysycenie ciała cynkiem można potraktować jako jeden z elementów ułatwiających zasypianie. Jeśli borykają się Państwo z bezsennością i chcieliby przynajmniej choć trochę złagodzić ten problem, to tu mogę polecić jednoczesne stosowanie cynku, magnezu i melatoniny na 1 godzinę przed snem. Naukowcy dowiedli, że połączenie cynku z tymi dwoma składnikami może przynieść zadowalające efekty. Gdy mowa o śnie, który jest jednym z najważniejszych czynników wspomagających regenerację naszego ciała, to od razu chciałbym też powiedzieć, że cynk wykazuje pewne działanie przeciwzmęczeniowe. W kilku pracach naukowych badacze zauważyli, że istnieje korelacja pomiędzy poziomem cynku we krwi a nasileniem zmęczenia. I o ile ta obserwacja nie potwierdza związku przyczynowo-skutkowego, to dysponujemy też wynikami badań, które potwierdzają, że stosowanie cynku zmniejsza uczucie zmęczenia. W jednej z publikacji, na którą się powołuje, jej autorzy nawet w podsumowaniu napisali wprost, że zalecają rozważenie suplementacji cynkiem jako uzupełnienie strategii zapobiegania i łagodzenia zmęczenia u osób starszych. Jako ciekawostkę dopowiem, że również jak chodzi o efekt przeciwzmęczeniowy, to cynk warto połączyć ze wspomnianą przed chwilą melatoniną. Przeprowadzone badanie dowiodło, że jednoczesne stosowanie cynku wraz z melatoniną zmniejsza zmęczenie u osób z zespołem chronicznego zmęczenia. Poza omówioną już przeze mnie dziesiątką właściwości prozdrowotnych cynku, które można wzmocnić stosując ten pierwiastek z innymi składnikami, mogę wymienić jeszcze wiele innych korzyści z jego dostarczania. Bez szerszego omawiania chciałbym podkreślić, że cynk ma właściwości przeciwutleniające, za sprawą których hamuje szkodliwą aktywność wolnych rodników, które jak już kiedyś wykazałem są jedną z głównych przyczyn rozwoju chorób metabolicznych i które to przyspieszają starzenie się naszego ciała. Czyli można powiedzieć, że cynk już w samym zarodku dusi choroby, sięgając do ich prawdziwych przyczyn. A skoro już mowa o zapobieganiu chorobom, to trzeba też podkreślić, że cynk działa przeciwzapalnie i jak wykazali naukowcy, ma zdolność do obniżania stężenia cząsteczek prozapalnych krążących w naszym ciele, takich jak CRP, interleukina 6 i czynnik martwicy nowotworu alfa. Wspominam o tym, ponieważ również i ogólnoustrojowy przewlekły stan zapalny o niskim stopniu nasilenia tworzy doskonałe środowisko do rozwoju różnych chorób cywilizacyjnych. Cynkowi można przypisać też pewne właściwości przeciwnowotworowe. Eksperci zauważyli, że osoby dostarczające większej ilości cynku wraz z dietą mają mniejsze ryzyko rozwoju raka trzustki i raka jelita grubego o 20%. Pozostając jeszcze w temacie nowotworów, dotarłem do opublikowanego badania, w którym jego autorzy wykazali, że cynk może przydać się pacjentom poddawanym chemioterapii. Należy bowiem wiedzieć, że jednym z powszechnie występujących skutków ubocznych chemioterapii jest zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. I jak się okazuje, suplementacja cynkiem skutecznie zmniejsza częstość występowania tego problemu. Do innych właściwości zdrowotnych cynku, których nie chciałbym już szerzej omawiać, zaliczam też to, że wspomaga on leczenie zmian trądzikowych, wzmacnia nasze kości, wzmaga apetyt u osób niedożywionych i wyniszczonych, bierze udział w odbieraniu bodźców smakowych, czyli odpowiada za prawidłowe odczuwanie smaku, a także zmniejsza nasilenie bolesnego miesiączkowania u kobiet. Z uwagi na to, że jak wykazałem, cynk uczestniczy w wielu procesach fizjologicznych, to jego niedobór wiąże się z wieloma dolegliwościami i problemami zdrowotnymi. I teraz krótko podam Państwu, jakie objawy mogą wskazywać na to, że brakuje nam tego pierwiastka. Otóż na skutek jego niedoboru mogą pojawić się białe plamki na paznokciach lub mogą to być białe bruzdy biegnące w poprzek paznokcia. Poza tym paznokcie odznaczają się wówczas zwiększoną łamliwością. Do tego obserwujemy zmiany skórne i pogorszoną kondycję włosów. Mam tu na myśli to, że deficyt cynku przyspiesza starzenie się skóry, w tym pojawianie się zmarszczek. Dodatkowo osoby z niedoborem tego pierwiastka zgłaszają przesuszone i bardziej łamliwe włosy. Do tego obserwujemy u nich zwiększone ich wypadanie. Ponadto z uwagi na fakt, że cynk uczestniczy w produkcji keratyny i kolagenu, to jego brak spowalnia gojenie się ran. Warto sobie uświadomić, że poza tymi bardziej wizualnymi kwestiami zbyt niskie wysycenie ciała cynkiem powoduje szereg dodatkowych problemów. Dla przykładu osoby z niskim poziomem cynku częściej doświadczają różnego rodzaju infekcji wirusowych. Ponadto osoby te są bardziej podatne na zakażenia pasożytnicze. Mam tu na myśli to, że ogólnie dochodzi u nich do obniżenia odporności. Do tego niedobór cynku wiąże się ze zwiększoną nerwowością i drażliwością, obniżeniem nastroju, w tym może sprzyjać pojawieniu się objawów depresyjnych. Niemałym problemem jest również to, że osoby z deficytem cynku częściej zmagają się z pogorszoną pamięcią. Przygotowując się do dzisiejszego materiału, natrafiłem też na ciekawe prace naukowe, które pokazały, że brak cynku może być jedną z przyczyn pojawienia się lub nasilenia szumów usznych. Poza tym zbyt niskie stężenie cynku w organizmie może zaburzać odczuwanie smaku i węchu, a konkretnie spożywane przez nas pokarmy mogą mieć mniej intensywny smak. Do tego deficyt cynku może skutkować zmniejszeniem apetytu, problemami z widzeniem, szczególnie w ciemności, a także zaburzeniami płodności u mężczyzn, w tym obniżeniem stężenia testosteronu. Jednocześnie muszę też podkreślić, że jak pokazują badania naukowe, osoby z niedoborem cynku cechują się wyższym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 i przewlekłej choroby nerek. Skoro już wiadomo, że cynk jest kluczowy dla naszego zdrowia, a jego niedobór może wyrządzić wiele złego, to krótko powiem teraz jeszcze, kto jest szczególnie zagrożony jego deficytem. Poza osobami, które spożywają zbyt małe jego ilości wraz z dietą, w grupie ryzyka znajdują się osoby zmagające się z chorobami takimi jak choroby zapalne jelit, celiakia, zespół krótkiego jelita, przewlekłe choroby wątroby, choroby nerek i niewydolność trzustki. Obniżonemu poziomowi cynku w organizmie sprzyjają też przewlekłe biegunki oraz nadużywanie alkoholu. Warto mieć też świadomość, że stosowanie niektórych leków może obniżać poziom cynku w organizmie. Mam tu na myśli m.in. inhibitory konwertazy angiotensyny, tak jak kaptopryl, leki moczopędne, jak również inhibitory pompy protonowej, których przedstawicielem jest omeprazol. Poza tym trzeba też wiedzieć, że wraz z wiekiem dochodzi do gorszego wchłaniania cynku z przewodu pokarmowego. Z tego też względu niedoborem cynku zagrożone są także osoby starsze. Przed chwilą wspomniałem, że jedną z głównych przyczyn niedoboru cynku jest jego zbyt niska podaż wraz z dietą. Taka sytuacja dotyczy szczególnie osób niespożywających mięsa, które jednocześnie często sięgają po oczyszczone produkty zbożowe. Wynika to z tego, że najlepszym źródłem pokarmowym cynku są właśnie produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym mięso z gęsi i indyka, chude mięso czerwone, a także ryby. Cynk znajduje się również w serze feta i mozzarelli, a także w krewetkach i ostrygach. Cynk znajdziemy też w produktach roślinnych. Niemniej zwykle jest go mniej niż w produktach zwierzęcych, jednocześnie odznacza się on o wiele słabszą przyswajalnością. Spośród produktów niezwierzęcych najwięcej cynku zawierają pestki dyni i słonecznika, nasiona sezamu, nerkowce, chleb żytni razowy na zakwasie, a także nasiona roślin strączkowych, takie jak soczewica, ciecierzyca i fasola biała. Poprzez odpowiednio zbilansowaną dietę jesteśmy w stanie dostarczyć zalecanej ilości cynku. W przypadku dorosłych kobiet dobowe zapotrzebowanie na cynk wynosi 8 mg, zaś w przypadku mężczyzn jest to nieco więcej, bo 11 mg. W przypadku, gdy zmagamy się z niedoborem cynku na podstawie zaobserwowanych u siebie zmian, o których dziś powiedziałem, lub gdy chcemy wspomóc leczenie chorób, w przypadku których cynk jest pomocny, to można rozważyć sięgnięcie po preparaty z tym składnikiem. Jeśli chodzi o formę chemiczną, to od siebie polecam przede wszystkim cynk w formie glukonianu, cytrynianu lub diglicynianu. Zwykle stosuje się go w ilości od 25 do 40 mg na dobę. Tak jak przed chwilą wspomniałem, w określeniu niedoboru cynku ważna jest obserwacja własnego ciała. A to dlatego, że nie istnieją badania laboratoryjne, które pozwoliłyby nam rzetelnie ocenić wysycenie organizmu tym pierwiastkiem. Wynika to z tego, że cynk jest obecny nie tylko we krwi, ale jest również związany z różnymi białkami w naszym ciele. Niemniej pomocniczo możemy wykonać badanie stężenia cynku w surowicy krwi. Wówczas za prawidłowy poziom uznaje się od 70 do 120 mikrogramów cynku na decilitr. Mam nadzieję, że tym filmem udało mi się Państwu przybliżyć najważniejsze informacje na temat cynku, a tym bardziej przekazać najbardziej praktyczne wiadomości. Jeśli zaś interesują Państwa podobne materiały, to zachęcam jeszcze do zapoznania się z programem, w którym skrótowo poruszam najbardziej istotne kwestie związane z witaminą B12. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.